Jeszcze. Assassina gra. Bo to zły ciąg wziąłeś, mało sam się za późno ginie, żeby grać w Assassinę. Weź jakąś 90-tkę, zrób Yolorage i... Biorę RU, wiesz? Może być. Dawno nie grałem RU i... Znaczy dawno w randomie nie grałem. O, powiem wam tak, jeżeli biorę RU, to zawsze rosuje mi Stalingrad. To jest potwierdzone tego... No bo on to RU, to jest odruski tięg. A no tak, wielkie to ma znaczenie. Tak, raz zagrałem RU, Stalingrad, potem zrobiłem sobie przerwę od RU, bo stwierdziłem, nie chcę grać na miejskich mapach RU, wolę jakiś tam otwarty już, jak zawsze ale... gram. No to zrobiłem sobie przerwę, co nie, nie grałem tam z tydzień RU. Wziąłem RU i Stalingrad. No i teraz znowu zrobiłem sobie przerwę, nie grałem w ogóle na randomach tym czołgiem. No i to samo. Kup sobie tą fałkę, a nie Maryś. Fałkę. A i zobacz jaką oni mają, jakiego oni mają gościa, Marian. Marian? No. Marian 377 na KW3. Czuję, że Marian może nas trochę zadziwić. Ale jeszcze mają, ja myślę, że Wasili na tej 18 bardziej nas załatwi. Ta 18, no. Skubane, ale, no ale ty się nie śmiej. On mnie może zabić. On mnie może zabić. Ta 18? No kurna. No może ci wolno za 300. Oj. Ale byłby joke, ja bym zginął od niego, chyba bym już bym stracił reputację, ja w ogóle. Już bym na minusie. Panie Dead, nie mówiłeś pan, że tam jedziesz. Bo nie pytałeś. Ciężki czołgi na plaży. Ja nie jestem czołgiem ciężkim, ja jestem pseudomedem. Mhm, ta. Ale nie Dead, to jest po prostu marnotrawienie potencjału czołgu. Pancerz chyba. Ale to jest ciekawe. Med jedzie w miejsce dla Heavika, a Heavik dla Meda. Dlaczego on lubi tamtą stronę, to ja mu będę przeszkadzał. No bo tamte miejsce jest OP Dead. Ty jesteś noobkiem niestety, przykro mi to potwierdzić. Jestem. No ja lubię sobie jeździć, podziwiać ten... Jeździć nad wodą, popatrzeć jak mi tutaj bryza... Jesteś statpadar i tyle. Jak bryza w ten... Na moją załogę tak... ...gatnie... ...piewa. Przy okazji mogę sobie, tylko że to rzeka jest w sumie, ale mogę sobie zarzucić wędeczkę coś jakąś. To nie jest rzeka, to jest... A to jest rzeka? No to jest rzeka. To jest rzeka. A no tak, no bo to Stalingrad. Na przykład Cetek się teraz wepnął, nie? Brzydko. A Stalingrad, tak, rzeka. Nie, ja czasami z Charkowem mylę, kurwa, te małpy. Może Wołgowskie. Stalińskie. Nie. No je, co za iść, no. Dawaj tą jak parówkę, ja, dawaj Marian. Dobra, strzeli, pomogę ci. Aj, tutaj mi przyblokował. Nie miałem strzału. Dobra, co tam u was? Obiekt 416. Dobra, su 101 na dwa strzały, tam jakieś papiery. Nie, dobra, to nie. Jak ja mam czemu u ciebie tak bije? Fajnie, ja lubię takie bitwy, jak tak fajnie jest, że można jeździć, pozwiedzać, jak tak się wyjdzie. Nie wiem, o czym ty mówisz teraz. To nie wiesz, o czym mówię. No co u mnie co, bo ja nie usłyszałem. Nie, mówię, że lubię takie bitwy, jak się tak ładnie prowadzi po 3 minutach, 10, bo wtedy jest czas, żeby sobie pojeździć, pozwiedzać i się wybierze flankę, na której się nic nie dzieje, nie? Masz a problem z setką, dokładnie, Ege. Wiem, że mam problem z setką, no ale jak ja jestem tu sam. Bo wszyscy już umarli. Ja sobie objazdówkę walnąłem nad rzeką. Zjedziesz mapę pięknie. Krajobrazy. Dobra, nie, już nie ładuję tego hajka, bo to bez sensu. Pewnie jedzie dokończyć. Przyjmę do ciebie. Dawaj, błagam, help.
Jadą na kapa, no serio. Nie trafiłem. Kończ. Dzięki. Dobra. Podpaliłem go. Dead, dead, no ej, no! Słuchajcie, ja tu robię expa. O, nie. Było lwa zabić, a nie. No ale wiesz co, działo mi podskoczyło. On był mój, bo ja go za pierwszym razem podpaliłem, a ty go tylko żeś dolał mu benzyny, więc on był mój. Ej, ale wytłumacz mi to ktoś, dlaczego ty dostałeś, kurde, EGTL expa? Bo ja jestem OP. A, fragi, no tak, zapomniałem. Fragi. No fragi, zobacz ile ja mam damage'a, ty. No, szczególnie, że jestem ty... lightem. No, bo ty wszystko pospotowane strzelałeś już. Tak, ta. A ja wszystko swoje strzelałem. Tak, swoje. A tym mogę teraz nie dość, że ten walić zgoda, to jeszcze kurde zarabiać kredyty. Można. Multi zadowolony, nie dość, że mogę zgoda walić, to jeszcze zarabiać kredyty. No, no, jest okej. Okay. Jeszcze nawet ten racę mogą jeździć. Ja nie biję dużo w golda, tylko na niektórych czołgach. No, tylko na niektórych. Tylko ty, na tych, którymi gram. Na wszystkich pozostałych są OPK. Ty trochę walę na OPK. Pum, pum, pum. Daj to. Nie. To daj ci jakiś fan odesłał, albo fanka. Nie, Sauron mi napisał, że niedługo, niedługo robię filmik, kto jest królem Alekto. Pod względem niektórych cyferek jesteś lepszy ode mnie, ale ja mam lepszy damage na bitwę, bite więcej i tak dalej. No to, to się go spytałem, no i nic. Pytałem to pokiego, mi pisze, że... Sauron. Aha. Jest tak, jak ja napisał do ciebie, Hegemon. O, Egej, ja jestem na jednym czołgu, jestem lepszy z siebie. No, no i co? No, Charków, dobrze. To co, jeszcze jakieś miejskie mapy multi, jak tego wybierzesz, bo już nie wiem. Właśnie... Chyba się wyciszę, bo padnę zaraz. Nie, śmiej się, śmiej. Poprawiasz humor wszystkim. Ja rozumiem, jakby zadał jakieś pytanie, albo chciał mi przekazać jakąś... Właśnie chciał tylko pochwalić, że... merytoryczną informację, ale że ktoś się chce pochwalić, że jest lepszy na czwartym tierze, no to chwała mu za to. Ja znajdę milion czołgów, na których ludzie są lepsi ode mnie i niech będą. O, jakieś gwiazdy YouTube'a tu mamy. Nie wiem, kto, znasz jakąś gwiazdę YouTube'a? Hegemon. O, nie, jest Hegemon, to jest, Hegemon jest gwiazdą YouTube'a. To jest dwóch twórców i jedna gwiazda, nie? Dokładnie. Ty, gdzie jestem na tej mapie? Ty, poczekaj. Ciki, ciki. Gdzie ja mam jechać? No, no, no. A, dobra, tu jestem. Ty, skupiałem, nie wiedziałem. Byliście kiedyś na J0, bo ja tam jeszcze nigdy nie byłem. Taka bardzo w ogóle duża mapa. O, jest i dziecko na Ostrady. No. To pewnie też ja, chociaż ja nigdy na Ostrady nie miałem. Ja też. A ja mam na Ostradę, tam gdzie filmik robię. Aha. O, Egmont, back! O kurde, wjechałem w pojazd opancerzony. Też mi się mapa popieprzyła. Jadę, patrzę, koniec mapy. Ten pojazd był tutaj, wjechałem w niego w... Te budynki takie podobne. Tej dwójeczce. Pierwsza misja, pamiętam, taki pojazd trzeba było wysadzić. Skopiowali to, prawa autorskie, ja to raportuję, bo to... Wargaming tutaj z innych gier, kurde, bierze pojazdy, ja nie wiem. A widzieliście, jakaś nowa gra jest? War Tank czy coś takiego? Ja widziałem trailer, ten Mouse i kawał dwójki pędzący na łeb na szyję. Conway. Ej, oni jadą! Conway, no tak jadą, no, no dobrze, nie stoją. Jest nas tu dużo, ogarniemy. No, no pewno nie ja, bo ja tutaj rugram, nie wiem czy widać to. Do następnych obstawiam Himmelsdorf, Ensk czy Ruinberg, bo już nie wiem. No jakbym grał tam E75, to bym się bardzo ucieszył. Bo jak weźmiesz Mausa, to nam da to... Prochorówkę, albo łuk ognia. A chodź, baba! Conway jest przebijany non-stop. O kurna! Nie był, jak to jest papier.
Konrej przebija naszego fywę non-stop. Dobrze, rykosze to wokół WZ-y 120. Ja zebrałem od dwóch oczu. Pomogłem ci, bo tak stwierdziłem, że może ci się przyda. Te 120 ma strong boki, a ja złapałem wszystko jak z papieru. A, no. Tak. Przeolać, kurwa, zabić mnie. Ja bym był z kartonu, a nie ten konwój. Jeszcze jakieś rumie wjechało w celowni. Konwój nie ma pancerza. Ile, szybko pytanie, ile rum... Nie ma pancerza. Znaczy on ma 120 coś na wieży. A na kadłubie? Nie wiem. Kurna, to załadowałem. Nie, bo nie wiedziałem czy hajka ładować, ale już nieważne i tak go zjęli. Dlaczego to przegramy, kurna? Bo nie umiem Ege. Od 20 Ege, jak ty mogłeś zginąć? Ty jesteś za dobry, żeby umierać. Zaczynam mieć dosyć tej 100. No ona jest kiepska raczej. Ale daj spokój, no ja się odbiłem od boku WZ 120, a mnie jak wkaczą dupę każdy przebił. Zero obrażeń, bo się dinga od boku. Potem się dingnąłem od te 5-4. Kurde. Padnie. Pancer mi zajmie pewnie. O! No nic nie odbijam, po prostu nic. Nie odbijam ani jednego pocisku w tym. Czołg ciężki przejedzie. On jest właśnie taki czołg ciężki, trochę nazwy. Jak pancer strzelił multi. No właśnie, zauważyłem. Ale najlepsze jest to, że... Ja strzelę w ten spód i nie przebijam, co nie? To jest ciekawe. Chcesz go gąskować, ale już. Nie przepnie. A nie, on jest problem, jest to 113. Nie, multi sam się o niego zabije. Zdenerwowi. Uważaj, 113 celuje. Wiem. Tak tylko mówię. No na obieg powinien teraz wyjechać i jeszcze zrobić chociaż jeden strzał w niego. No robię. Dobra. Ich trochę od tyłu jadą. O. Na obieg powinien pojechać, co nie? No teraz to powinien się cofnąć. Niestety fałki to ja nie pomaluję. Tak, bez problemu ją przebijasz. Od boku tak, ale od... Od przodu ci wchodzi z golda w ten w pasek na przodzie. Przejeżdża do mnie? Tak, on jedzie do ciebie, bo przecież... Jota na mał się zablokował 704. Czyli możliwe, że przegrałem przez to na przykład. To jest przegrana, bo ten gość na mał się jest Jotą, nie? Mówię. Ale ona wkuje czy co? Bo nie wiem. Ta. Nie, ona wkuje, zobacz. Aha. Nie znaczy, że nie jest idiotą, nie? Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Może ja wkuję, może nie ja wkuję. Nie, ja wkował zdecydowanie, nie? No to chyba była... Ale też go wywaliło trochę w smutnym momencie gry. No smutny, smutny, no. Co zrobisz? Takie mieliśmy rzeczy czasami zieloną jest. Czołówkę i nic nie zrobiła, nie? No ja nie wiem, ja zrobiłem kurna piemieski 2700. No ja 1100. Ale ty to... Ty ja nie jesteś... odbiłem, nie odbiłem niestety setki, wiesz? Ja się nie odzywam. Taki bajzie. Nie przebił. Ale widzę, że tutaj dobrze tam idzie wszystkim. Weź, nie dość, że gram nie ma wymaksowanym tym czołgiem, to jeszcze po prostu mnie przebija każdy z... Stają we mnie papierowymi kulkami wchodzi. Ten obieg ma ale fart, nie? Obieg trąbkiem, ja się boję, jak jest gradobicie, bo moja załoga pobije dostaje. To jest po prostu drama. No kurna. Ale ja chcę jakąś otwartą mapę, żebym mógł pospotować, pojeździć sobie. Teraz co, Himal czy co dostajemy? Co, nie wiem, dobra. Co dostaniemy. Bruinberg. Na serio nawet nie dostałem top wyniku, dlaczego w ogóle...
A ten mał sporo No ja robię zrobił. reset bota. Nie, to musiał go na bank wywalić w takim razie chyba, no bo to tak by nie zginął. Wywaliło go, wywaliło, bo się nie ruszał. No to straszna lipa, no to straszna.